Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja nie jestem samorządowcem, nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale niejako zostałem wywołany. Mianowicie w tej chwili w Sejmie, już po pierwszym czytaniu, są projekty między innymi nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Mianowicie spółdzielnie mieszkaniowe to jest specyficzny, jak gdyby producent śmieci. Inaczej ta gospodarka wygląda w przypadku tych dużych budynków, gdzie są tak zwane sypy śmieci, gdzie te wszystkie normy, przeliczenie na zużycia czy na jednego mieszkańca, czy na osobę, która faktycznie zamieszkuje, biorą, krótko mówiąc, w łeb. Ten system, on może oczywiście obowiązywać w odniesieniu do, w sposób prosty, do właścicieli domów jednorodzinnych, czy do ewentualnie małych domów mieszkalnych. Ale w tych dużych budynkach jest, powiedzmy, jakaś specyfika. No i spółdzielnie mieszkaniowe, jako zarządca wieloletni takimi nieruchomościami, na tym tle nie było jakichś większych nieporozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. No te kwestie jako współgospodarze uzgadniały i dogadywały się, chociaż oczywiście występowały sytuacje sporne, które kończyły się sprawami w sądzie. I ten system, on może zostać zakłócony w perspektywie, mianowicie gdyby spółdzielnie mieszkaniowe zostały przekształcone we wspólnoty mieszkaniowe, tak zwane jednobudynkowe. I wtedy jednostki samorządu terytorialnego będą absolutnie miały problem. I teraz pan senator bardzo taką ciekawą kwestię poruszył dotyczącą spalarni śmieci. Od pana uzyskałem informację, że w Polsce mamy jedną, jedyną spalarnię śmieci. Więc jak chcę powiedzieć, pod koniec lat 80. w Lublinie założyłem fundację, której już nie ma, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, i która między innymi miała wybudować w Lublinie spalarnię śmieci. Pierwszym miastem partnerskim to jest Nancy. No i pamiętam, w czerwcu 1989 roku brałem udział w delegacji do Nancy i zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Jest to miasto wielkości odpowiednik Lublina, ponad 300 tysięcy mieszkańców. Gospodarkę odpadami tam oglądaliśmy i między innymi, proszę państwa, może się sytuacja zmieniła, ale w tym Nancy był jeden, jedyny komin w całym mieście, który dymił. To był komin spalarni śmieci. I tak jak mi mer tłumaczył i władze, on absolutnie nie zatruwał środowiska. Ja się tak zastanawiam, jakie siły w naszym kraju, bo kilkadziesiąt lat minęło, spowodowały, że nie powstają, czy nie powstają w naszym kraju spalarnie śmieci. To jest przecież nonsens, to jest nie do przyjęcia. W Niemczech, we Francji, wszędzie są spalarnie śmieci. A jaką by one miały rolę przy gospodarce odpadami, to nie muszę tłumaczyć. Wiemy, że wysypiska śmieci, one powodują dla miast, dla gmin olbrzymie problemy. Nie wiem, czy ktoś z państwa był na wysypisku śmieci. Ja wiele lat temu miałem taką okazję być jako student, kiedy gdzieś tam pracowałem przy pracach porządkowych. Reasumując, to jest problematyka niezmiernie istotna. Ja się bardzo cieszę, że Wysoki Senat
po prostu generalnie tą problematyką się zajął. I te zmiany, oczywiście one idą we właściwym kierunku, ale to jest pierwszy krok i będzie następowała z całą pewnością kontynuacja, bo jest to problem, który dotyczy nie tylko nas, ale też i przyszłych pokoleń. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze.